8-letnia szkoła podstawowa oraz powrót do 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. Takie zmiany zapowiedziała szefowa MEN Anna Zalewska. Reforma ma ruszyć jesienią 2017 roku, co oznacza dla samorządów, a przede wszystkim rodziców, jak w Tczewie będzie wyglądało wygaszanie gimnazjów. O tym na specjalnych naradach rozmawiają już władze Tczewa. No na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Dopiero niedawno o tej sprawie się dowiedzieliśmy z medialnych przekazów. Wiemy, że w sierpniu i wrześniu będą trwały prace nad projektem nowej ustawy o systemie oświaty, nowej podstawy programowej. I mniej więcej w październiku powinniśmy poznać projekt tej ustawy. I do końca roku powinny te dokumenty być zatwierdzone, także czekamy. To, co już wiemy, to to, że na pewno będą konieczne zmiany w siatce szkół i w granicach obwodów szkół w Tczewie. Pierwszy rocznik, który zostanie objęty reformą, to uczniowie, którzy 1 września 2017 roku rozpoczną naukę w szkołach powszechnych, czyli tegoroczne 6-latki oraz uczniowie, którzy powinni wówczas pójść do pierwszej klasy gimnazjum, czyli ci, którzy w minionym roku chodzili do klas 5 szkół podstawowych. Trafią oni do klasy 7. W ramach zapowiedzianej przez MEN reformy szkolnictwa przewidziano 3-letni okres przejściowy. W tym czasie klasy 7 będą mogły znajdować się albo w budynku gimnazjum, albo szkoły podstawowej. Docelowo klasy 1-4 i 5-8 mają być połączone w jedną szkołę. Uczniowie, którzy jesienią 2017 roku trafią do 1 i 7 klasy szkoły powszechnej, będą pierwszymi rocznikami, które będą uczyć się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.